takie bardzo auto... fajny hotel, Lidia, wiesz? No, bardzo fajny. To chyba na bilarda mają, nie? Czy... Tak, a nazywa się jak? River Style. Piękno, fajnie, fajnie. Fajny klimat w ogóle. O, może ktoś z was był w tym hotelu, nie? Ja byłam rok temu. Ja też. Ja byłam na... A jaka restauracja? Na, poczekaj, poczekaj, bo chciałbym pociągnąć ten temat. Cóż za zbieg okoliczności, bo ja chyba też byłem w tym okresie. Modrzewiowa chata, znaczy tylko fajna. Wiesz, taka stylowa? A to jest jakaś restauracja? Mhm. Ej, ale wiecie, że jak wy nagrywacie, to musicie muzykę wyłączyć. No dobra, no to, no to już wiemy. Wrócicie na YouTube? Dziś będziemy chyba jakoś musieli skręcić się długo, nie? Dobra, czy mogę powiedzieć bez to, co chcę powiedzieć godzinę wcześniej? I to będzie świetne. Właśnie o to chodzi, być. O to chodzi we vlogach. My zrobimy taką retrospekcję i za 20 lat będziemy jechali tą samą drogą, już wszyscy zmienieni i za 20 lat zobaczymy sobie, jak będziemy wyglądali. Jest 14 września 2020. Ja tam sobie jakie mieliśmy telefony? Chyba nie mieliśmy telefonów. Zobaczymy, jak oni i za 20 lat Livia będzie miała 32 i będzie 33 i będzie mówiła... I będzie miała swoją córkę. Jedziemy do... W radiu będą grały inne utwory. I będziemy jechać innym autem. Tak, no parę... Dobra, już nic nie gadam o tym, bo to... Byłeś taki jak dziadek. Dziadek tak? Zawsze w Chińczyku... A w ogóle Livia mówiła, że ty jesteś bardzo... Bardzo identyczny. Dużo masz zachowań z jak pionek, jak wywalał dziadek nas, to... Tam jest zachód, nie? Słońce. W Pucku nie ma, nie? No kurczę, nagle drugi telefon, a nie, nie ma. W Pucku nie ma słońca w ogóle. Szkoda. Zrobiłbyś mi plastykę? Słucham? Plastykę? Czego? Musisz narysować trzy różne obrazki. Czekaj, jeszcze chciałbym trochę więcej... A ja pokoloruję. Jeszcze chciałbym trochę więcej informacji. Na kiedy to miało być zrobione? Na jutro. Nie ma szans. Przyjdziemy, będę totalnie zmęczony. Ale tu są takie małe, kartka podzielona na trzy będzie. Nie można kartki na trzy podzielić. Można. Jak? Ja mam podzieloną. O! O, to jest fajne. Zrobili kawałek z dziecięcej piosenki. Ale w sumie to inaczej jest ta piosenka. No wiadomo, że jest trochę przerobiona. Centrum, w prawo, nie? Ale ten filmik wstawił, że to się na ciebie obraża. No nie wstawi, bo ja też bym się obraził. I tak ja nie będę mówił, mama będzie mówiła, bo jest po lewej. Ale fajnie. To będziesz mi podpowiadał. Dobra. Uśliwia? Ja tak powiedział, że ty jeździłeś już w moim wieku autem. Mhm. Jeździłem, jeździłem. Naprawdę? Naprawdę. Wow, gdzie? Co gdzie? Gdzie jeździłem? Wszędzie, gdzie było trzeba. Wow, tu się mówi chyba. O. Nie, że to... To był pomiernik! O, mamusia, to ci wyszło. Brawo, brawo. 1-0 dla ciebie, ale ja się od wdzięczę. Teraz musicie mi mówić, co mam co mówić. Teraz właśnie nie będziemy mówić, zobaczcie, jak mama sobie poradzi. Dobra, cicho, cicho. Nie, bo ja chcę dobrze, żeby nie zamówiła. A ty chcesz kotlety? Dzień dobry, czy mogę przyjąć zamówienie? Dzień dobry, poproszę 6 nuggetsów. To są słupaśne? Tak. I śmietanowy. I śmietanowy. Frytki. Tak, są dalej? Frytki. Małe. Małe. Tak. Kole zero. Kole zero. Małą. Średnią. Małą. To może w zestawie lepiej wyjdzie, jeśli tak nie zresztą tak, dodatki. Tak, tak. I loda tak, KitKat. Loda KitKat. Słucham? Loda KitKat. Z polewą karmelową? Z polewą karmelową. Czekoladową. Czekoladową. Tak. I małego szejka truskawkowego. Zawał serca. Tak, udary. Mały szejk truskawkowy. To wszystko. Czy tam jest wyjść na ekranie? Tak. 31,40 zapraszam. A tam zamiast keczupu to coś miał być śmietanowy. Żądamy diston, żądamy zniżki. Aha, jest. Aha, bo, aha, dobra, 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 już no widzę, okej. Zapraszam. Mama nawet dzisiaj się kłóci z obsługą McDonalda. Tato, no. Uważaj, ty pokrywasz, nie jeździsz. To nie ja. Po prostu włączać i wyłączać, jak chcę płatność, żeby baterii nie jadł, nie? I jak go włączam, to on szybciej jakby łapie zasięg. No. Pamiętasz, jak ci ostatnio mówiłem o takim jednym słowie, nie? Które powtarzałaś i ja ci powiedziałem coś o jednym słowie, nie? Pamiętasz? Nie wiem, co chodzi. Mówiłem ci, że coś jedno słowo źle mówisz, nie? Źle wymawiasz, pamiętasz? Aha, no. A pamiętasz, co tu powiedziałaś?
Że nie zapamiętam. Dokładnie. Tego, mówisz, i miałaś rację. No. No. Wiesz, że jak zło chodzi. Nie wiesz? Ale wiesz, świata. Że tak mam, że już się nie pamiętam. Bilobil. Włączać. Właśnie, brawo, bingo. Ale nadal nie wiem, jak jest dobrze. To jest ten sam pomysł, chciałbym się tam na ketchup zrobić. Poczekaj, a rachunek jakiś? A po co nam rachunek? Dziękuję. No, zawsze lubiłem jeżdżenie autem. Tata mnie nauczył jeździć autem. I też uczyłem cię Madzie. Naprawdę? No i nie nauczyłeś. No, tam było jedno fajne, ciekawe wydarzenie. Jak oglądasz, to pewnie pamiętasz. Bo ja również. Dziękujemy. 10 lutego 1920. Zaślubiny Polska, Bałtyku z morzem. Co ja gadam? Puczka z morzem. Generał Józef Haller. Szlak kaszubskiej tradycji rybackiej. Myślałem, że szlak by trafił, powiesz. Chodźcie na rynek. No, wchodzimy sobie właśnie na ryneczek, a tutaj co to, kto to jest? Co to jest za pani? Dobry wieczór, którędy na rynek? Tamtędy, mówiła. Próbujemy zlokalizować. Fontanna! Wow! Ale pięknie. Super. Ciekawe co ile zmienia, nie? Będę chciał to uchwycić jak... Zobaczcie tą małą. Patrz tą małą, aniołka. Wow. No o. Ta mała przecież będzie cała mokra. Jaki teraz kolor wystrzeli? Zielony. No Oliwia, lecisz? Patrz. Tylko się nie zmocz, no leć. Ale się, ej, nie przewróć się. No. Teraz się zmieni. Ła, wow, jak fajnie rękę miałaś, Liwia. Zobacz, jak ładnie. No. Józefa Hallera, który był odkryty przez prezydenta Dudę w tym roku podczas kampanii wyborczej z okazji setnej rocznicy dostępu Pucka do morza. Trochę mu się głowa zapajęczyła. Jest dużo pajęczyn tam, widzicie? Nad samym morzem jest już w zatoce taka spelunka wygląda jak z jakiegoś, pamiętam, teledysku. Wgięta butelka, Łomży. Chodźmy stąd. Trochę wali rybką, mimo że już chyba wszystko jest smażalnie nieczynne. Tu
jest restauracyjka, w której podobno są niezłe imprezy na tym molo w Pucku, jak jest sezon oczywiście. Dobranoc! Ej, wiecie co? Ja muszę obejrzeć ten odcinek, jak Kasia Dowbor jest po Brzeźnie, no. Jakieś puszki. Z Pucka przywieziemy. Tam było pełno. Wejherowali się rozmnożą, a wejherowie nie ma. Będą. Się przeprowadzimy do Pucka. Jechałam rowerem, ty kurde, co tam tak ludzie, co tam się dzieje? Na Dowbor na sobotę podobno w Rybakówce nocowała. No widzisz. Ty wybrałaś, babciu? W Rybakówce tam? No. Oj. No fajnie. Ale fajnie, wiesz, może ona chciała mieć z widokiem na jezioro, bo tam jest ładnie, nie? Możliwe, no. Dali jej najlepszy pokój, który i tak tam jest kiepski, ale widoki fajne. No to mogłaś, mogłaś zaprosić Dowborkę na rogale, mogłaś powiedzieć, że rogali napiekłaś i ją zaprosić na kawę. Musisz ten wyrazić zgodę, bo będziesz w telewizji, bo to się nagrywa, będziesz na YouTube. Jak nie, no będziesz. No, no, no to jedź na otwarcie z tymi rogalami. Adrian przyjechał po mnie do pracy i mówi jedziemy. To co, jedziemy. Takie małą zagadkę mam dla ciebie, nie? Pomyśl sobie jakąś liczbę od 2 do 9. Aha. Pomnóż tą liczbę razy 9. No. I teraz ten wynik, który ci wyszedł, do pierwszej cyfry dodaj drugą. Czyli jakby ci wyszło 15, to do 1 dodaj 5. Aha. I teraz aha, no, no. Weź, no, i teraz na pierwszą literę tej nowej liczby, tego nowego wyrazu, który ci wyszedł, wybierz jakieś państwo na tą literę. No, mam. Na trzecią literę tego państwa wymyśl sobie jakiś kolor. Matko. Na trzecią literę tego państwa jakiś kolor. O Boże. No. Masz? No. Przecież niebieskie irysy nie rosną w Danii. O Jezu, skąd to wiesz? Dobranoc. Zostawimy babcię z tym szokiem. Skąd to wiesz? Widziałeś jakieś dziwienie? Pomyśl sobie jakieś państwo. Mam. I na trzecią literę pomyśl sobie jakiś kolor. Mam. I na drugą literę tego koloru pomyśl. Jakiś kwiat. Jakiś kwiat. No mam. Nie rosną niebieskie kwiaty. Nie, ja mam czerwone maki z Holandii. Jaki cud! Jaki cud! To się chrapie już. To tu jej mamy dzwon. Tak? Ja to zrobię jej, no. Cześć. Słuchaj, mamy dla ciebie zagadkę. Nie mów Tosi. No, aha. Tylko nie mów Tosi, tak, bo Oliwia chce jej powiedzieć. Nie mów Tosi, bo Oliwia też chce ją zrobić. Pomyśl sobie, pomyśl sobie jakąś liczbę od 2 do 9, do 9. Pomnóż ją razy 9. Ale możesz używać pomocy elektronicznych. Ale rozmawiam przez moją pomoc elektroniczną. A, okej, to ja na chwilę się rozłączę, a ty do mnie oddzwoń. Dobrze. I na drugą literę tego koloru, który ci wyszedł, wybierz jakiś kwiat. Masz? Przecież niebieskie irysy nie rosną w Danii. Dobranoc. Teleportowałem się do twoich myśli. Nawet Monika nie wymyśliła nic innego na D. No nie. Innego państwa. Ja mówię, a ja, czy coś ja tak samo, ja mówię chyba coś może źle i wiesz, no. I powiedziała nie. Wymyśliła tam inne państwo, bo ona mogłaby wymyśleć inne, nie? Bo jest mądra. A tak. Pierwszy raz jak ja miałem Livi telefon, gdzieś byliśmy w Porowie tam nad jeziorem i patrzę, dzwoni pani Kaczka, więc ja mówię, pewnie to jest Tosia, nie? I odbieram, mówię, ahoj pani Kaczko, nie? A to Monika. Jesteś na głośniku w moim aucie, jakby coś, więc moi rodzice cię słyszą. Nie, nas nie ma, nie przejmuj się. Okay. Dobra, mam dla ciebie zagadkę. Dobra. Dobra, pamiętasz. I teraz na drugą literę tego koloru pomyśl sobie kwiat.
przecież w Danii nie rosną niebieskie irysy. Dobranoc! Wszystkich zostawiamy dzisiaj z tym. Bo wiesz co, to się Liwia ma taką książkę, jak czytać w myślach, wiesz? I przeczytała pierwszy rozdział i teraz umie czytać w myślach. Ja nie wiem, jak ona to robi. No mówię ci, już jest taka dobra, że my się boimy myśleć normalnie. Bo niech oglądają tą bandidę. Bandida, bandida. Jedziemy 28 minut. Dałabyś mi dziecka, proszę. Ale śpi już. Na bandidę. Bandida. A. Czyli bandida już przegrywa sam jakiegoś. Tam jeszcze z psem pójdziemy? Bandida, czy nie? Cześć, dziadek. Mam dla ciebie zagadkę. Dobra, pomyśl sobie liczbę między 2 a 9. Masz liczbę? Dobrze, teraz pomnóż ją razy 9. To weź razy 6. Nie, razy 9. Wiedziałem, że z dziadkiem łatwo ci nie pójdzie. Ja bym ci już zmienił zagadkę. Ale nie, to ja mam inną zagadkę, dziadek. Dziadka twoja nie interesuje, ma swoją. No to pomyśl sobie liczbę między 2 a 9. Dobra. Dobra, to teraz razy 9 tą liczbę. Co dalej, co? Pomnóż się razy 9. I dodaj drugą, czyli na przykład jak wyszło ci 15, to jeden dodaj do 5. Dobra, ja idę. Ja idę. Ja idę po Labosia. Masz to. Masz to, bandyda. To wy sobie mówcie liczby, a my idziemy z psem. Dobranoc. No.